Międzynarodowy pojedynek. Robótka Kamil, Stal, Wola, Narożnik Czerwony. Oraz Hamlik Krystian, SKB Stropkow, Narożnik Niebieski. Walka w kategorii wagowej 60 kg. Ring wolny. Pierwsza runda. Poleciał bardzo sprężysty, lewy, prosty, aż skrzywił buzię Słowak. Niedługo, niedługo ten pojedynek chyba potrwa. Po Słowak pomimo naprawdę ambicji i jakiejś takiej woli walki, no ma momenty takie bardzo odmiennego zachowania. Przy każdym jakimś takim ciosie silniejszym ze strony Kamila Robótki. To opuszcza głowę, to gdzieś, prawda, z wielkim grymasem. Ale teraz poderwał się do akcji zaczepnych w końcówce rundy. Kamil Robótka, Stal, Stalowa Wola, Narożnik Niebieski, Krystian Hamlik, nasz gość SKB Stropkow ze Słowacji. Ring wolny, druga runda. Runda druga pojedynku. Kamil Robótka, Krystian Hamlik. I koniec pojedynku. No ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o decyzję sędziowską, nie było żadnych, prawda, wątpliwości, kto w tym pojedynku jest lepszy. A tak jak już wcześniej nadmieniałem, to zachowanie reprezentanta Słowacji było momentami naprawdę dwuznaczne i miał momenty, gdzie tak jakby się trochę zapomniał, popuścił trema. Ruszał do ataku, ale o wiele więcej było momentów, gdzie zawodnik po prostu no, sprawiał wrażenie mocno trafionego i jego chęć do dalszego pojedynku była naprawdę znikoma. Kamil Robótka, Stal, Stalowa Wola. Cieszy się trener Stalowej Woli. No każde zwycięstwo na pewno tutaj każdego trenera cieszy. A najbardziej powinno cieszyć właśnie tych młodych ludzi, którzy są teraz dekorowani przez sędziego ringowego.